witajcie w kolejnych autodetalingowych testach. Dzisiaj testujemy Vene Car Shampoo, czyli szampon samochodowy K2 Safe for Coating and Wax, creates a hydrophobic layer. Zajebiście w ogóle powiedziałem to po angielsku, poziom perfect. Bezpieczny dla powłok i włosków, tworzy warstwę hydrofobową. Mamy tutaj auto, które przechodziło u nas auto detailing, auto detailing, polerowanie lakieru, czyli jego korekta, usunięcie większości zarysowań. Możecie sprawdzić efekt, co się działo w ogóle na tym samochodzie, jak był zniszczony. Był to jeden z mocniej zniszczonych lakierów, który pojawił się na naszych szkoleniach. Wszystko sprawdzicie sobie na Instagramie, macie tam kilka filmików, naprawdę ciekawe, warto sprawdzić i się zobaczyć, do czego się odnoszę. Tymczasem nałożony był tutaj ceramic reloader jako po prostu warstwa ochronna wykańczająca, teoretyczna ochrona na 6 miesięcy. Oczywiście jeżeli się zaprzemy, będziemy odpowiednio pielęgnować ten samochód, powinniśmy przedłużyć czas działania tego środka, tym bardziej, że jeszcze są niezbadane wyroki włoskie i do końca ten produkt nie był nam znany, jak chodzi o długość ochrony, oprócz tego, co wstępnie dowiedzieliśmy się z opisu producenta, ale nie ma to teraz znaczenia, moi drodzy, dlatego, że właśnie chcemy sprawdzić, jak szampon, który jest, że tak powiem, odtykaczem, no bo tak sobie to wyobrażam, że ma dobrze odetkać naszą powłokę, dobrze wyczyścić wszystkie pory, aby móc dalej cieszyć się pełną hydrofobizacją i mało tego, ma nam dołożyć jakiś efekt hydrofobowy. Tutaj, czytając opis, nie znalazłem opisu, żeby był tutaj jakiś SiO2, czyli kwarc, więc podejrzewam, że będzie to po prostu coś na zasadzie jakiegoś takiego quick detailera, płynnego wosku syntetycznego, osuszacza w stylu gold waxów i innych środków typowo rozrywających water spoty. Zobaczymy, jak się myje, zaraz sprawdzimy zapach, instrukcję, ile mamy go dodać, więc zapraszam Was, idziemy przygotować tajemną miksturę. A więc, moi drodzy, sprawdźmy teraz konsystencję, zapach i właściwości, jak chodzi o optymalne rozcieńczenie. Zapach jest następujący. Bardzo mocny taki bubblegum, ale z nutą fruit, czyli taką owocową nutą. Jak chodzi o konsystencję, to mamy tutaj po prostu konsystencję dosyć płynną, taką mikrożelową. I jak chodzi o instrukcję, czyli ile mamy go dodać, jakie jest zużycie tego szamponu hydrofobizującego. Mamy napisane 5 nakrętek szamponu na 10 ml wody, na 10 litrów wody w przypadku chęci uzyskania efektu hydrofobowego dla takiego basicu, dla zwykłego czyszczenia, jedna nakrętka. My mamy tutaj praktycznie 20 litrów wody, więc ja zaraz dodam po prostu 20 nakrętek i spotykamy się u nas na washu. Piękna piana, jaki zapach, bardzo intensywny. Moi drodzy, jaki jest ten szampon w dotyku? Nie ma dużo piany,
teoretycznie dobry szampon ma się charakteryzować tym, że tej piany ma nie być dużo. Ja lubię, kiedy piana jest obfita, jednakowoż jaki on jest w dotyku? Na pewno jest śliski. Czyli taki jak szampon każdy powinien być, ze względu na to, aby minimalizować ryzyko zarysowań. Zaczynamy oczywiście tutaj takim elementem też szkoleniowym, że tak powiem. Ruchy proste. Te auto było polerowane, nie chcemy wykonać rys okrągłych, tak aby nie była widoczna rysa z każdej strony. To tak na szybko, takie info. I lecimy po prostu dalej. Tłuczemy, ocieramy o glit guard i lecę dalej z tym szamponkiem. Pięknie pachnie, naprawdę. Woń jest niesamowita. Jest to piękny zapach. I mniej więcej pukanie co element, co puta, to jest naprawdę czyste, więc tutaj spokojnie można było polecieć po całym elemencie. I potem spłuczemy, zobaczymy jak ta hydrofobowość wygląda. Moi drodzy, cały się zgrzałem, jesteśmy już po umyciu. Sprawdźmy teraz efekt hydrofobowości. Ogólnie na całym aucie teoretycznie widać, jakby to był water spot, aczkolwiek widziałem tego ceramicznego reloadera naszego, który jest już ochroną dla tego lakieru, który został wcześniej nałożony właśnie po tej korekcie. Było widać hydrofobizację. Zobaczmy teraz, czy ten efekt jest spotęgowany. Naprawdę dokładnie umyłem go ręcznie, na spokojnie, z wielokrotnym płukaniem, czyli tym systemem autodetalingowym, jaki jest odpowiedni dla pielęgnacji samochodów, szczególnie po korekcie lakieru. Sprawdźmy teraz, jak wygląda hydrofobizacja i spłukanie po użyciu szamponu Vena. No i tak jak widać, efekt hydrofobizacji występuje na całym samochodzie, jest na pewno spotęgowany, dlatego że wcześniej zrzucał delikatnie słabiej. Oczywiście wpływ na to ma dodatkowo to, że odetkaliśmy, czyli umyliśmy, zrzuciliśmy wierzchnią warstwę brudu, to już polepsza nam ten efekt hydrofobizacji, aczkolwiek tutaj widać, że przy spłukiwaniu jest taka charakterystyczna łuna środka rozrywającego film wodny, tak jak w przypadku hydrowosków. Więc jak chodzi o efekt, to jest właśnie taki jak szampony z hydrowoskami. Rozerwanie filmu wodnego i efekt hydrofobizacji. Nie hydrofilowości, która jest tutaj, czyli takiego taflowania wielkiego, tylko rozbijemy to teraz jednym prostym ruchem. I tak jak widać, wszystko jest rozerwane, powstają kropeleczki, zrzuca się to elegancko. Zaraz przejdę, z tamtej strony jeszcze zrzucę. Dzięki temu pozbywamy się większej ilości wody. Oczywiście lakier śliski w pewien sposób zakonserwowany. Łatwiej nam go będzie wysuszyć. Zresztą zaraz sami zobaczycie, jak wygląda suszenie lakieru, który posiada taki efekt. Sprawdźcie teraz, bo ja wiem, jak to wygląda, jak wygląda suszenie takiego oto fantastycznie hydrofobizującego lakieru. Jakkolwiek, czy byście używali wosk, czy byście używali, nie wiem, naturalny wosk, czy może sejlant syntetyczny, czy płynny wosk, czy, że tak powiem, praktycznie wodny, typu jakiś Fuzo 7-miesięczna ochrona, czy Fuzo Soft 99 7-miesięczna ochrona, też macie taki produkt. Jest masa tych produktów, które nadają hydrofobizację, tak samo jak hydrowoski, quick detailery i tak dalej, po prostu chodzi o rozerwanie filmu wodnego. Jak to się suszy? No tak jak widzicie, moi drodzy, fantastycznie. Delikatnie przeciągam, nie wpływam, nie ingeruję w warstwę wierzchnią, czyli bezbarwny lakier. Minimalizuje ryzyko powstawania rys i o to w tym wszystkim chodzi. Dodatkowo ładnie zrzuca, czyli jeśli lakier perli się, no to jest efekt teoretycznego samooczyszczenia. W Niemczech nazywamy to Lotus Effect. A więc atakujemy jeszcze naszą maskę. I cyk, oczywiście możemy robić to szybciej. To jest tutaj efekt show. Elegancko. Potem będziemy składać i lecimy całe nasze boki.
Tymczasem, moi drodzy, mam nadzieję, że test Wam się podobał, że zobaczyliście też poniekąd, jak wygląda profesjonalne mycie. Jeśli nie oglądaliście naszych poradników, ogólnie zapraszam Was do sprawdzenia naszych starszych materiałów. Tam zobaczycie tego wcześniejszego mnie, tego spokojniejszego, bardziej poukładanego względem tego, każdego tego procesu. Ale teraz myślę, że jest bardziej dynamicznie, ciekawie. Zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję oczywiście, wciśnijcie dzwoneczek. Powiedzcie, że czy ten styl prowadzenia podoba Wam się bardziej, czy jest bardziej naturalny, co chcielibyście zobaczyć w kolejnych odcinkach. Już niedługo mogę Wam zapowiedzieć coś naprawdę fajnego, czyli jeden z niewielu, chyba drugi taki odcinek, projekt samochodu pojawi się u nas Seat Leon w wersji R, nowy, ale niestety zaproszony farbą. Zobaczycie pełną korektę lakieru, pełny autodetailing z rzutem point of view i tak dalej, czyli z fajną masteringiem, można powiedzieć, produkcją, montażem i tak dalej, a więc do zobaczenia do kolejnych produkcji. Na razie i siemanka od tego wyświry.